Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, bardzo serdecznie. Zrąbałem sprawę, bo zajrzałem tutaj. Mogłem nie zaglądać, ale jak już zajrzałem, to widzę, że tutaj mi się świeci. I tam mi się świeci, i gdzieś tam mi się świeci. I po co ja tutaj patrzyłem? Mogłem nie patrzeć i bym nie wiedział. A tak trzeba to będzie nareperować. Oj nie. Dobra, ale muszę zacząć od tego, od tej obejmy. Kupiłem płaskownik, może samemu to wystrugam. O. Dokładnie, tutaj muszę to zrobić i to jest pierwsza rzecz, którą będziemy tutaj naprawiać. Na razie wystrugałem coś takiego. O, powinno być to, wiadomo, takie zgięte. I tutaj takie, o, i to się tak, o. A ja mam, o. I o. I teraz muszę to jakoś mądrze wygiąć, żeby się zrobiło, żeby się takie zrobiło okrągłe, prawda? Jakby to najlepiej zrobić? Miałem dwa pomysły. Jeden na prasie, ale na prasie może mi się trochę skrzywić i może mi wyjść taki, no, skręcony. A tutaj na headerze to spróbuję zrobić. Kurczę, nawalone tutaj rdzy. Przydałby się kompresor, ale gdzie ja go tutaj teraz będę? Aha. No, nie klinuj się, bo... O, jak ja cię wyciągnę. Przydałby się kompresor, ale trochę ciężki jest, żeby go tu przetransportować. Cześć, mamy ranek następnego dnia, jest po 6:00. Trochę zaspałem, bo miałem zamiar tutaj przyjechać po 4:00 prędzej, no ale do późna siedziałem i nie byłem w stanie, zresztą bym się bardzo męczył. No i tak, mamy tutaj pasek jezdny, kupiłem nowy. Jeszcze tamten pochodzi, ale już będzie ten na zapas. Z tej strony... Co mamy? Bagnety. Kupiłem bagnety i po prostu będę miał do tego dużego headera, będę zmieniał bagnety na takie. Kupiłem jeszcze takie rzeczy jak nożyki do kosy, palce, dwa. Co jeszcze? Mam tutaj, zobaczcie, jaki skarb. Po prostu mam oryginalny. DDR-owski jeszcze, nie wiem gdzie on się ostał, w jakimś magazynie. Przerywacz, jaki piękny. DDR Rula. Zarąbisty, no. No nówka, nówka. Nówka NRD-owski. Przerywacz jeszcze. Piękna sprawa, proszę Państwa. No bo mi kierunkowskazy znikły. Co mam jeszcze? Te plastiki na palce, bo już tam są wyrobione bardzo. Zobaczę jak to. O. No i tutaj takie tulejki. Co jeszcze wziąłem? Wziąłem jeszcze śruby do kosy. Trochę ich za dużo wziąłem. Wziąłem na próbę i coś mi się wydawało, że one będą na Schumachera. Na kosę Schumachera. No i się nie myliłem, to są za duże śruby, jak na te nożyki, bo zaraz wezmę suwmiarkę i znalazłem śruby 5,5 jeszcze, bo to są 6. I jeżeli nożyk będzie miał otwór 5,5, to po prostu takie zamówię.
No i co jeszcze zamówiłem? Tutaj rolki. Ogólnie tu są rzeczy do headera głównie. Oprócz tego przerywacza. Tu mam jeszcze takie obejmy. No do mocowania tych właśnie. O tych. Plastików, tak, tych plastików na palce. No i drugie są jedne górne, drugie dolne. I chyba nic więcej takiego tutaj nie brałem. To trzeba uważać, bo nie wiem, czy już ten nożyk chyba. O, tak, tam jest, żeby się nie pociąć. O, i tak nożyki kupiłem. I są. Proszę Państwa. A jeszcze zęby kupiłem. Tak. Te takie nagarniacze. Od motowidły. Widły do motowidły. Tutaj trochę próbuję wyprostować, bo jest za duża szczelina i ta obejma nie wejdzie tutaj jeszcze. Wczoraj tutaj wziąłem sprężarkę, wydmuchałem. Teraz podłożyłem tutaj młotek. Tu ściskam, żeby to się trochę nagięło. Już widzę, że jest w stanie dojść do końca. W zasadzie doszło do końca. Spróbuję jeszcze. No nie, już się nie da. I zobaczymy, co będzie, jak odpuszczę młotek, wyjmę młotek. Czy to coś dało, czy tylko sobie pogibałem. Gdyby trzeba było wyżej ten młotek dać, żeby to się mocno zgięło. A tak to gizik. Guzik. I spróbujemy wtedy to przegiąć. Ostatnia próba. Kurczę, jest 6:30 pewnie, już jest tak gorąco, jest 20 parę stopni już. Dobra, nie będę się ociągał, bo zaraz będzie 30 parę stopni. No, chcę to trochę właśnie naprostować, żeby zmniejszyć naprężenie, no bo jak tu będzie mocno naprężać, to będzie się szybko wycierać. A tu nie chcę wejść. Dobra, wyszło mi tak, czyli byle jak, można by rzec. To niedobrze będzie, ponieważ jak to pójdzie do góry, to nie będzie można motowidło zwolnić. Nie będzie chodziła wolno, będzie chodziła szybko. No jak nie będzie chodziła wolno. Ej, co tu zrobić? Trochę to podklepałem, ale może to zda egzamin, kto wie. Damy trochę oleju, żeby to się trochę ślizgało. Tak samo jak i wszędzie damy. Wcale nie jest tak łatwo zrobić takie coś. Ej, ale działa. No centymetr za długie zrobiłem. Trochę się odgina chyba. No nic. Ale dałoby się to poprawić. Trochę to roboty jest. No na razie to zostawiam. No jak tak działa, to działa, nie wypadnie.
wcale nie jest tak łatwo to zrobić, to obliczyć, wymierzyć, ładnie też zagiąć. Mam tutaj wzłącza już, tylko że muszę najpierw wyczyścić, bo tu dużo piachu naszło. Było tak zostawione, nie zaślepione. No kurde, to jakieś owady zalepiły. Ty bez kitu, owady. Zapomniałem, co to za owady. One robią właśnie takie sobie gniazda. Tu jakieś... Kurde. Muszę to wydłubać drutem. Później wydmuchać. O, końska mucha. Wymieniłem gniazda i wtyczki. Tutaj tak samo jak i tam. I sobie zrobiłem na takie. O, pyk, pyk. Tylko kwestia tego, czy. Zaraz muszę myśli znaleźć. A, czy jeżeli będzie ciśnienie w tych wężach, to czy będzie się dało odpiąć? Zobaczymy. Właśnie podjadę, zobaczę. Nie, no muszę to przeboleć, że tymi myszami tak wali z tego nawiewu. Z czasem niedługo zajmę się tym. Może mi ktoś podpowie, jak tutaj tego... coś może fajnego, żeby ten smród wygonić. Ktoś coś ma jakieś sposoby na takie rzeczy? Bo to na pewno nie pierwszy raz i nie tylko u mnie się takie coś zdarzyło. To jest... Tu siedzi. To i tam sieć. Koła nie podjąłem? Nie. Takie wrażenie miałem. To jeszcze muszę wykosić. Wczoraj miałem pokosić, ale też tak gorąco było. A. No dobra, to... Do góry trochę pójdzie. Tyk. Teraz całe ręce zawsze pozalewane. One będą... One są fajne, bo się wciskają, ale będzie to kurde lało. Będzie to lało. Dobra, zobaczymy, czy to dobrze wpiąłem. Coś gwiżdży. Kurde! Kurde, dziadostwo jedno. Wiedziałem, że dziada kupię. Wiedziałem. Wiedziałem, że to dziad. Tylko nigdzie nie mogłem innego kupić. Się gościu cieszy.
Sam jestem sobie winien w tym wypadku. Trochę się wkurzyłem, że dziadostwo kupiłem, ale ja ten siłownik robiłem i go nie dokręciłem, kurde. Pośpiech i zapomniałem o tym. Działa, ale są źle te. Źle. Jak one się nazywają? Źle węże są podłączone. Jak biorę tak, to jest, ten jest od wysuwu. Ten jest od wysuwu do przodu. W takim razie, dobra, będę wiedział. To ten jest od wysuwu. To idzie do wysuwu. Czyli ten z tym muszę zamienić. To jest wysuwowy. Teraz powinno być dobrze, tak patrzę po tym. Po przewodach. To na logikę powinno być dobrze. Czyli czerwony jest od tego, od, kurde, jak to się nazywa? Od podnoszenia widł. Kurde, wczoraj miałem tutaj wykosić, część zacząłem kosić, mi się żyłka zerwała, ale tak gorąco było, że już mi się odechciało. Teraz się znowu robi gorąco. Kurde, latają te dziadostwa. Dobra. Wow! Wyjechało coś. To którędy? Co jest? Co walnęło? No jednak dziada kupiłem, no. No to mam robotę. Zajebiście, kurwa. Odjadę kawałek. Dobra, znowu nie ma oleju. Dziękujemy. Było miło. My mamy już tutaj powoli trochę ogarnięte, co minęło nagrywanie. Ano, zadzwoniłem po brata, żeby mi trochę pomógł. Mianowicie rozkręciliśmy tutaj ten przewód, który okazało się, że pękł, narobił tutaj trochę szumu i to był przewód o ten, dokładnie ten, i on miał tutaj pęknięcie, został pospawany i to już działa, to jest od wysuwu motowideł, dlatego pękł, bo raz, że był słaby, a dwa, że tutaj bardzo było ciężko to ruszyć i cały czas olej dawał ciśnienie i nie chciał się przesunąć siłownik, bo miał ciężko, no i wywaliło ten najsłabszy punkt w przewodzie. A z kolei tutaj pojechałem i teraz zarobiłem nowy przewód, mam tutaj nowy przewód i już go będę tutaj instalował, ale to oczywiście bez nagrywania. Tam są dwa gniazda os
I jak nie będę nagrywał, to mam nadzieję, że mnie nie pogryzą. Powinno to dać radę. Tak jak mówiliście, co niektórzy, że to wyjdzie. I faktycznie ma szansę, no bo nie dałoby się tego przekręcić tutaj. To by nie pozwoliło. Ale jestem w stanie to po prostu wyciągnąć. Jak tutaj odkręcę, to może się to ładnie udać. Także jestem dobrej myśli. Patrzcie, jaki kurde cwaniak. Aha, wszystko jasne, dlatego to była taka nie, no to jeden grzyb, dlaczego była taka śruba, no ale wymyślił. Patrzcie. O. Cwaniak. Pół tej podkładki. No, Polak to potrafi. Potrafi mnie zaskoczyć. Ostatnia śruba. Okej. O. To już poprawione. Dobra. Tego można wkładać. O, tego. Tu działa i tu działa. Zarąbiście. Nic nie trzeba było kombinować. Jeden łańcuch musiałem rozpiąć. To odkręcić i poszło. Tyle mnie pocieszyło, naprawdę. Bo jak sobie pomyślałem, że będę musiał tu coś rozwalać, to... Znaczy, no... No rozwalać. To będzie nieciekawie, a tu się udało. Tu widzę, że jedna śruba w wózku się rozjeroliła, wypadła, się wszystko sypie. No nieważne. Kurde, przez cały dzień tutaj te przewody zrobiłem, tam zrobiłem tą obejmę, w zasadzie to już skończyłem, bo wczoraj zacząłem, dzisiaj rano skończyłem. Co jeszcze? Wąż zakłuty, tu pospawane. Teraz to przekręcić, a już 19. Czy ja coś jeszcze dzisiaj zrobiłem? No nie, za dużo pierdzielenia było. No, przedmuchałem jeszcze to. Oczywiście, no zeszło mi, cały dzień mi zszedł. Jeszcze taki gorąc, to trochę człowiek pod dachem siedział chwilę. No. Dzisiaj już chyba to byłoby na tyle. Wiedziałem, że będzie problem z tymi gniazdami. Uciśnienie zostaje w tych kurde przewodach. A na zgaszonym silniku nie da się tego powiedzmy poruszyć, żeby ciśnienie zeszło. Trzeba to na włączonym tak jakoś, no nie wiem, udało mi się, ale się już tak wkurzyłem jak nie wiem co. Wkręcane lepsze były. Czy ciśnienie, czy nie ciśnienie i można to... Dobra, podnosimy. Podnosi się. Wysuwamy do przodu.
do tyłu. Zobaczmy, co tu mamy. Przyszły podbieracze. Trochę inne niż kupiłem wcześniej. Ciekawe, czy będą pasowały do tamtych. Idę sprawdzę. Jakby to powiedzieć. W ogóle nie pasują. Ani trochę nie pasują. Nie wiem, może ten jest wygięty, to go najwyżej podegnę. Ale te w ogóle nie pasują tutaj. Kurde, zajebiście. Kupiłem i nie pasują. Co tu robić teraz? Czy przerabiać, czy odsyłać? Ja pierdzielę. No za łatwo to nie może być. No nie może być za łatwo. Nie no, teraz to już mam całkiem dosyć. Także koniec odcinka, bo mam dosyć, po prostu mam dosyć. Jest godzina 20 i nie chce mi się już nic. Dzięki za obejrzenie i cześć.